my jesteśmy w Chichester Channel tutaj i płyniemy do Boszyn Channel, co jest tutaj. Mieliśmy napłynąć wczoraj, ale zatrzymaliśmy się. Po drodze, no bo stwierdziliśmy, że dobre miejsce, fajnie jest, właściwie coś by się zjadło. Rybka w misce już leżała, w wiaderku, w brzuszku było pusto, więc zostajemy. I dzisiaj tak ten kawałek bladym świtem się zbieramy i lecimy właśnie z tego Chichester Channel po drodze do Boszyn, czyli tam. Zaczynamy, nie to żeby to było śniadanko, to jest takie drugie śniadanko, no to jak hobici. Śniadanie po śniadaniek i jeszcze coś. A potem powiedzieliśmy tak pływać, jak sobie pan pływa, żeby to spalić. Ściąganiem kuli raczej nic nie spalimy, chociaż co? Szkodzi spróbować, nie? Na suszące się ściereczki proszę nie patrzeć. Trzeba posprzątać rano po śniadanku i co? Silnik, kompasik, dalekiej drogi nie będzie. Proszę spojrzeć, jakiż to miły dla oka obrazek. O, tam! Wiosłują sobie i chociaż może nie bardzo widać, ale dwie panie siedzą z przodu i z tyłu, a panowie machają wiosłami. I tu mój feminizm jakoś się nie buntuje. Komentarze, nawet te negatywne, biorę na klatę. Kobiecą klatę, więc delikatnie poproszę. Weszliśmy z kotwicy na żaglach. Zupełnie nowe dla mnie doświadczenie, bo zwykle się pokazuje, że kotwica jest tu, że łańcuch jest tu, że to takie cała... A tutaj nikt, pach, pach, poszło. Żagle się ustawiły, łódka się ustawiła i jest. Życie jest czasami prostsze, niż nam się wydaje. My je sobie komplikujemy chyba. Też ktoś ma rowerek na jachcie. Rowerek na jachcie, fajna rzecz, sprawdziliśmy. Mamy schowany w środku, bo tutaj na zewnątrz bardzo szybko zardzewiał. Na jachcie ze względu na tą bryzę morską, na tą sól, to po prostu wszystko rdzewieje bardzo szybko. Zauważyłam to, jak miałam, wiecie, jakieś takie przełączki do trzymania kamery i one były nietypowo dla żeglarskiej, bo wiadomo, że droższe tylko AliExpress. Tak zardzewiało miesiąc albo i szybciej, także... Jednak rower by też chyba długo mógł nie wytrzymać tak na zewnątrz zostawiony. Przenosimy ekosystem z jednego miejsca do takiego do innej. Rzuciło mnie żeglarstwo na kolego. Za moich licealnych czasów w Parnasie, w Katowicach był taki zespół Walk Away i grali jazz. To był mój pierwszy kontakt z jazzem. Rzucona na głęboką wodę, nawet go polubiłam. Pozdrawiam ekipę z tamtych czasów. Machałam do rodzinki na jachcie, siedzą sobie mama, tata i 12-latki. Zgadzicie, co 12-latki robią w telefonach z nosem. Trochę jak ja teraz. Jupa na wodzie. O zupę im pewnie chodziło, a co pomyśleliście? A tutaj taka łódeczka. Co też ten pan tam robi? Tak sobie myślę, tak na logikę, że to musi być coraz to płyciej, bo coraz to mniejsze łódki stoją, coraz to więcej takich jakichś turbeczek raczej, które nie mają. Chyba muszę wrócić do Rysia, bo może będę tam potrzebna do czegoś. Zawróciliśmy. Trochę podluzowałam żagiel. Nie to, żebym ja wiedziała, ale Rysiek powiedział jak bardzo. I kil spuściliśmy na dół i jak słyszycie? Pójdziemy na żaglach. A tu ciasno jest. Trochę. Głębokość? Okej. Dlatego mamy żagiel. Prędkość? Okej. Ach, jak przyjemnie kołysać dziewczynką. To też dobra nazwa, alibi, nie? Gdzie byłeś? Na łódce! węzły. Da się, da. Węglowanie tyle to trochę jak sport narodowy, jak tak mi się wydaje, że zawsze to było bardziej dostępne. Głównie dlatego, że mają zupełnie inną linię brzegową niż Polska. Pomijając to, że Polska jakiś czas w ogóle nie miała linii brzegowej, nie miała dostępu do morza, że jest to też łatwiejsze, bardziej dostępne, no bo jest bliżej i może ich po prostu łatwiej było na to stać. To też jest drogi sport. Można mieć to wielgachne z tym szarym żaglem i to jest bardzo drogie, ale jest bardzo dużo takich niedrogich łódeczek, którymi sobie ludzie pływają od tak dla siebie, nie zamierzają nimi płynąć daleko, żeby naprawdę nie przekraczać Atlantyk. Ale może to wynikało z tego, że jest to jednak wyspiarski naród, może to wynikało z tego, że 2 godziny jest się nad morzem z każdego miejsca w Anglii, może to wynikało z tego, że im jest taniej, no ale jest to tutaj sport narodowy, tak? Ja się tak spotykam z takimi ludźmi, ale wszyscy gdzieś albo pływają, albo pływali, albo mają zamiar, albo coś, a najczęściej po prostu mają swoje jachty. Będziemy do Skipper Loop, to znaczy mam tam taką przygotowaną pętelkę, którą mam zrzucić na knagę. I wtedy to ma zahamować łódkę. Jak ją zahamuję, to ja sobie spokojnie zeskakuję i biorę dziobową i tak dalej. A tam w oddali wypływają właśnie Lina i Tomek katamaranem. Mieszkają na nim tu, na wyspie Hailing. Nie filmowali nas. Wiatru mamy 18 węzłów, nie jest źle, ale niestety dopychający. To znaczy, zbliżając się do kei, wiatr nas do niej dopycha. Idealnie jest, kiedy odpycha, bo działa wtedy jak hamulec. No innych hamulców na jachcie nie ma. Silnikiem się hamuje albo manewrując, skręcając na przykład. Tym razem widzicie, jak znosi nas na jacht obok, więc z odbijaczem w ręku zabezpieczam prawą burtę, a Paul pomaga cumować. Dobrze mieć przyjaciół w takim momencie. Thank you, Paul. No i tak sobie dopłynęliśmy do domu. Miło nam, że byliście z nami na pokładzie. Teraz czas na kawusie. Jakby ktoś miał ochotę nam takową postawić, link jak to zrobić w opisie pod filmem. Dziękuję. Do następnego. Pa!